co się będzie napełniać wodą? Opróżniać? Okej, to nawet nie wiedziałem. Nie, bo ja pierwszy raz jestem na śluzie, nigdy takiego wynalazku w sumie nie widziałem. Okej, aha, i to będzie widać w sumie po poziomie, jak będziemy opadać. Ile tutaj będziemy w dół szli? 2,5? No to trochę jest, jak na próg. To faktycznie. Okej, a widziałem na zdjęciach jakieś chyba. A to zawsze, ja to na żeremiach często też się zawsze z jakimś żeremiem, za progiem też się pieni. To normalne, jakieś chemikalia pewnie lecą, nie, do rzeki. O kurde, ale faktycznie szybko idzie. Odra na tej wysokości to jest kawał rzeki. Ja tu generalnie jestem tam z Częstochowa Pajęczna. To ja Wartą głównie pływam i z Wartą i takimi małymi rzeczkami. A na takiej... No tak, ale w porównaniu tutaj do co widziałem w Kędzierzynie, gdzie to jest mniejsza tam w moich okolicach. Ona się tak większa robi może za Sieradzem trochę, za Jeziorskiem. Tak, mnie to raczej wyciągnął. Ja to bym nie przyjechał, bym nie wiedział. Ja tam w okolicy pływam po prostu. No tak przyjechałem sobie, że jak najbliżej, aż wszystko spłynę i później no coraz to dalej trzeba promień zwiększać. A jak mnie Raczek zaprosił, to mówię, a przyjadę, zobaczymy. I fajna impreza. Coś nowego się chociaż zobaczysz, bo w tym rejonie jeszcze nie pływałem. To ty mi? To jest... Okej. Dobra. Okej, no będę się tam orientował. Bo na Facebooku pewnie jesteście, to was tam dodam i ten. Ja będę miał na uwadze. Tak na ile czas pozwoli i pieniądze, no bo to w sumie 100 km jest, ale no też nie jest to dystans nie do pokonania, nie? Tak. Ale Nida? Nida? Nie. Ruda. Wyleciadostwo tam leży w niej. Okej. Okay. Czyli Ruda to gdzieś na Śląsku, Rybnik, tak? Okej. Okay. Ja już niby na Śląsku, ale w Częstochowie, to wiadomo, że jest taki Śląsk. Śląsk, nie Śląsk, nie? Dokładnie. Kurde, ale faktycznie, jaka jest różnica, na tej widać, że tutaj jest 2 metry. Nie? I jeszcze leci. Okej. Okay. A ile śluzowanie kosztuje od kajaka pojedynczego? Nie w ogóle ześluzują pojedynczy czy nie? Znaczy jakby się inaczej. Oni mają obowiązek się prześluzować. Generalnie płacisz odgórę. Okej. Wygodniej niż nosić kajak, nie?